miłośnicy piękna w wielu jego formach i przejawach, uczestnicy 8. edycji festiwalu Vive l'Amore, a także wszyscy, którzy teraz jednoczą się z nami za sprawą telewizji. Gromadzimy się na celebracji, aby przyjąć wspaniałe błogosławieństwa Bożej miłości. Najpierw tym największym błogosławieństwem, pierwszym i najdoskonalszym jest Jezus Chrystus, umiłowany Syn Bożej mądrości, ten, który jest początkiem wszelkiego błogosławieństwa. Następnie tą, która przynosi nam błogosławieństwo, błogosławiony owoc swojego żywota, a równocześnie sama jest błogosławiona, to niepokalana dziewica, ikona Bożego piękna i autorka natchnionego kantyku. Wreszcie wspaniale błogosławieństwa objawiają się przez piękno i zawarte w nich pierwiastki duchowe. W obrazie, poprzez kolory, linie i kontury, w rzeźbie, poprzez figury i kształty, w filmie, przez akcję, narrację, wręcz światło, w literaturze przez nieskończoną ilość środków stylistycznych, a w muzyce przez melodię, rytm, harmonię i inne elementy. Jak się zdaje, właśnie ta sztuka muzyczna, najbardziej ulotna ze wszystkich, ale właśnie ona przetrwa próbę czasu. Utwierdzają nas w tym przekonaniu nie tylko święte księgi Starego i Nowego Testamentu, ale również nauczanie teologów, w tym jednej z najwspanialszych perł chrześcijańskiej duchowości, świętej Hildegardy. Wielka to radość, że możemy o niej dzisiaj myśleć, wspominając ją obok świętej Faustyny. Za stawiennictwem świętej Hildegardy dziękujemy dzisiaj Bożej opatrzności za spotkania z miłością, za modlitwę po wielokroć powtarzaną na naszym festiwalu, modlitwę z artystami, za całe dobro, które zostało nam podarowane. Niech przykład doktora Kościoła, świętej Hildegardy, umocni nas w śpiewaniu sercem i życiem. A warto to czuć. I warto temu właśnie poświęcić swoje siły i talenty, bo tylko to zostanie. Wysoko, zatem cenicie sobie wartość głosu i słuchu. Kochajcie świętą liturgię naszej Matki, katolickiego Kościoła. Pamiętajcie o mądrości świętej Hildegardy, która pisała, że ludzka dusza jest symfoniczna i jej zadaniem jest chwalenie Boga, tworzenie symfonii Bożych chwał. A zatem śpiewajcie Panu pieśń nową i bądźcie błogosławieni. Przez muzykę, przez Magnifikat Maryi z Chrystusem, Mistrzem Prawdy, Piękna i Miłości.
Ojcze nasz, który się w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
Kyrie eleison. Powierzył dobremu Bogu swoje